bądź nam pozdrowiona. Bądź przematką nam, o Maryjo, pozdrowiona. Bądź Ty zawsze. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar w jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Nasze pielgrzymowanie tutaj do miejsca objawienia się Matki Bożej dobiega końca. Jeszcze to wpatrywanie się dzisiaj i wieczorem również na różańcu w oczy Matki Bożej, wsłuchiwanie się w jej głos, niech ono później owocuje. Niech owocuje w naszym życiu i w życiu tych, do których pójdziemy, abyśmy nieśli pokój, abyśmy nieśli to wielkie orędzie Matki Bożej. Mszę świętą sprawuję w intencji wszystkich pielgrzymów, w intencji parafian, o wszelkie łaski, abyśmy mogli godnie sprawować najświętszą ofiarę, przeprośmy Boga za nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Słuchajmy się w głos samego Boga. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic, na tronie Dawida, nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokonała. Oto Słowo Boże. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Okaż
będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. Oto ogłasza pokój ludowi swoim wyznawcom. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Mu cześć oddają i chwała zamieszka w naszej ziemi. O, każ łaskę i daj nam zbawienie. Łaska i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Łaskę i daj nam zbawienie. Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków zbawienie. Okaz swą łaskę i daj nam zbawienie. Alleluja, 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 alleluja. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, błogosławiona jesteś między niewiastami. Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, rzekł anioł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A to również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Patrzymy na Matkę Bożą, wsłuchujemy się w jej głos i chcemy, aby ona nas prowadziła. Ale to wyrzeczenie Matki Bożej: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Abyśmy również w ten sam sposób my kierowali się, abyśmy byli służebnicami pańskimi, sługami, abyśmy nieśli tą miłość, nie patrząc na siebie, ale patrząc na innych, którzy potrzebują. Tak jak Matka Boża w Fatimie wołała za innych, żeby się modlić, za potrzebujących, za tych, którzy pogubili się w swoim życiu.
o pokój serca, o pokój na świecie. I również my, kiedy stajemy na modlitwie różańcowej, aby przed naszymi oczami stanął każdy człowiek, który potrzebuje wsparcia. W modlitwie wsparcia duchowego, ale też i tego wsparcia, którego nie prosi nieraz, bo już tak się pogubił, że właściwie idzie własną drogą bez Pana Boga. 13 czerwca 1917 roku Matka Boża kieruje prośbę do swoich dzieci, które przychodzą do niej. Kieruje prośbę do Hiacynty, do Franciszka, którzy są już święci, i do Łucji. I mówi: chcę, żebyście przyszli tutaj 13 przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawiali różaniec. I zobaczmy, to wołanie właśnie o ten różaniec, o to wewnętrzne przeżycie, żeby ono było bardzo bogate, to spotkanie z Bożą miłością. Ale dalej jest bardzo ważna rzecz. Mówi dzieciom, aby się nauczyli czytać. A więc zobaczmy, pokazuje im życie codzienne, że nie tylko mają zająć się samą modlitwą, a wszystko odrzucić. Pokazuje dzieciom naukę, że ona jest też ważna. I tak samo Matka Boża dzisiaj pokazuje, że my, kiedy odejdziemy z Eucharystii, kiedy wstaniemy z kolan, z różańca, czy z porannego pacierza, czy wieczornego, pójdziemy dalej. Pójdziemy do pracy, pójdziemy do sąsiadów, do znajomych, będziemy rozmawiać. I to, co na tych kolanach wyprosiliśmy, żeby również było widoczne dla innych, było wielkim darem. Także to wołanie z 13 czerwca, żeby również było w naszych sercach, że nie tylko Matka Boża prosi, żebyśmy modlili się, ale też prosi, aby jak najlepiej wykonywać te zadania, przed którymi stajemy. Dzieci mają naukę, dorośli pracę, obowiązki względem rodziny, względem różnych osób, którym obiecali pomoc i materialną, i duchową. Także zobaczmy, my mamy całe nasze życie poświęcić Panu Bogu. Całe nasze życie, nie tylko: Panie Boże, jestem na mszy świętej, klękam i wtedy wszystko w porządku. Ale my chcemy również z tą wielką miłością wyjść tam, gdzie Pan Bóg nas każdego dnia postawi. Nieraz niełatwo to będzie. Będziemy gdzieś tam szukać może drogi łatwiejszej, bo będą osoby, które nie będą chciały przyjąć tą miłość Pana Boga, ale my mamy ciągle iść. Ciągle iść z miłością Pana, bo On dodaje siły. A przede wszystkim gdzie szukać siły? W Eucharystii. Ten pokarm eucharystyczny dodaje siły i dlatego, żebyśmy jak najczęściej przyjmowali Chrystusa do swojego serca, bo On umacnia. On przychodzi, aby nas umocnić w naszym wędrowaniu, w naszej ewangelizacji. To my jesteśmy uczniami Chrystusa i mamy ewangelizować. Kapłani owszem, ale każdy, nam, kto otrzymał sakrament Chrztu Świętego, ma zanurzyć się w tą miłość i pokazywać tą miłość. Ewangelizować słowem, ale również i czynem. Może czynem trudniej nieraz jest, ale i słowem, i czynem. Jedno i drugie jest ważne. Ewangelizować i głosić dobrą nowinę i wtedy będzie wszystko pięknie. Będzie pokój w sercach, ten pokój będzie się rozlewał. O co Matka Boża prosi? Prosi o ten pokój i ciągła modlitwa. I pamiętajmy, żebyśmy do niej jak najczęściej przychodzili. Jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Mąkolicach na mszy świętej, po mszy świętej na chwilę krótkie westchnienie, uklęknąć i osobiste spojrzenie w oczy Matki Bożej i powiedzieć: Matko Boża, co chcesz, żebym uczyniła, gdzie chcesz mnie posłać, żebym głosiła, czy głosił dobrą nowinę Twojego Syna. I wychodzić i wołać: oto ja, służebnica Pańska, przyjmuję tą miłość, którą On mi daje.
Amen. Módlmy się do Boga Ojca Wszechmogącego, który przez Maryję dał światu swojego jednorodzonego Syna, Zbawiciela i Księcia Pokoju. Aby Kościół Święty za wstawiennictwo niepokalanej Dziewicy Maryi otrzymał od Boga pełnię pokoju przyniesionego światu przez Jezusa Chrystusa, Ciebie prosimy. Aby wysiłki ludzkiej dobrej woli na rzecz pokoju i braterskiego współistnienia zostały uwieńczone powodzeniem, by cały świat mógł doświadczyć tego wielkiego daru Boga, Ciebie prosimy. Aby kraje zamożne przyczyniały się do ograniczenia głodu na świecie, Ciebie prosimy. Aby kraje, w których toczą się wojny, doznały łaski pokoju i zgody, Ciebie prosimy. W chwili ciszy przedstawmy te prośby, które są w naszych sercach, aby Pan je przyjął. Ciebie prosimy, aby wszyscy tu obecni, zgromadzeni dla wspólnego celebrowania świętych tajemnic, byli godni przekazywania sobie znaku pokoju oraz aby w każdym z dniem stawali się Jego gorętszymi orędnikami i sługami. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, z dobrocią spoglądamy na wszystkich ludzi. Użyć narodom świata łaski odkrycia w orędziu Ewangelii tego, który narodził się i przyszedł na świat jako Książę Pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb obok ziemi oraz presję rąk ludzkich, który Tobie przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, przez to misterium wody wina daj nam udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino owoc winnego krzewu oraz pracę rąk ludzkich, który Tobie przynosimy, aby stał się na nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Przyjmij ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia. Panie nasz Boże, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy Królowej Pokoju, składamy Ci ofiarę pojednania i prosimy, abyś udzielił swoim wiernym darów jedności i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa
i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który... Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, chwale. Wspominają śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Antonim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Hiacyntą, ze świętym Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie. Abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi, rzeczywiście nimi jesteśmy, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się wołać: Ojcze nasz w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem,
Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasz, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzi z grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzi z Baranku Boży, gładzi z grzechy świata, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczt. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powie tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. U drzwi Twoich stoję, Panie.
Uwielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć Najświętszej Maryi, Pannie Królowej Pokoju, zostaliśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna. Daj nam ducha miłości, abyśmy skutecznie szerzyli wśród nas pokój, który Zbawiciel nam zostawił przez Chrystusa, Pana naszego. Dzisiaj nasze ostatnie spotkanie w Eucharystii, tutaj wieczorem przyjdziemy też z naszymi prośbami, aby podziękować Matce Bożej za nasze pielgrzymowanie. Zabieramy to spojrzenie Matki Bożej, ale także relikwie świętych Jacynta i Franciszki. Tam również i w Mąkolicach będą odbierać chwałę. Będziemy się modlić przez ich wstawiennictwo o potrzebne łaski. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech ono nas umacnia, niech nas daje siłę do tego, abyśmy nieśli pokój. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju z Chrystusem. O Maryjo, żegnamy Cię, o Maryjo, kocham Cię, o Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe. O Maryjo,